Inne przestrzeń z klimatem w programie Ogród Marzeń zaprasza producent systemów kompozytowych firma Prodek. Panie Dominiku, deska kompozytowa, jak się okazuje, może mieć wiele bardzo różnych zastosowań na naszej posesji. Ja bym chciała, żebyśmy porozmawiali o tych konkretnych deskach, o ich odcieniach, o tym, gdzie taka deska może się pojawić. Oczywiście, kompozyt ma bardzo dużo zastosowań. Jest to stosunkowo młody materiał, który możemy wykorzystać tutaj na posesji jako ogrodzenie, czyli deska kompozytowa ogrodzeniowa. Jakaś specjalna, jak rozumiem, tak? Ten konkretny rodzaj? Konkretny kształt i rodzaj deski kompozytowej, która różni się od pozostałych naszych produktów, które jesteśmy w stanie zaoferować klientom. Następnym, można powiedzieć, produktem, który oferujemy, są deski kompozytowe tarasowe, a także elewacyjne. Flagowym produktem jest deska Terra. Jest to 100% polski produkt, składający się z 45% mączki drzewnej, która jest kupowana od certyfikowanych dostawców, to jest bardzo ważne. Do tego jest 45% polichrolku winylu, a także 10% różnego rodzaju uszlachetniaczy, które zapobiegają odbarwianiu się, powstawaniu pleśni, grzybów. To są dodatki, które stosujemy w naszych deskach. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to mamy 6 kolorów. Jest to kolorystyka nowoczesna, są to antracyty, platyna, które nawiązują się do nowoczesnego budownictwa. Panie Dominiku, a dlaczego w ogóle kompozyt, a nie zwykła drewniana deska? Bo często jednak ludzie się nad takim rozwiązaniem zastanawiają. Jaka jest przewaga, jeśli dokonamy takiego wyboru? Jeżeli chodzi o kompozyt, to nie wymaga on impregnacji ani dbania o niego tak jak o drewno, które trzeba lakierować generalnie co pół roku, aby miał swoje właściwości naturalne. Kompozyt jedyne co wymaga, to dbanie zwykłą wodą, przeczyszczanie, myjką ciśnieniową. I to jest wszystko. Tak więc, aby zapewnić długotrwałe działanie i estetykę produktu, wystarczy go regularnie myć. Panie Dominiku, widzę, że te fragmenty desek kompozytowych różnią się grubością. Od czego to zależy? Pan trzyma w dłoni taką nieco cieńszą, a tu mamy trochę grubsze. To jest deska ogrodzeniowa, która jest cieńsza od desek tarasowych. Deski tarasowe to jest to, co trzyma Pani w ręku. Ona ma zupełnie inny kształt niż deska ogrodzeniowa. Ma grubość 2,9 cm, jest ona szersza tak samo, 14,5 cm niż inne deski. Ma dwa rodzaje powierzchni, gdzie można układać ją z jednej i z drugiej strony w zależności od upodobań. Jest to fala, która bardzo fajnie, że tak powiem, jest odczuwalna, jak gołą stopą się chodzi po tym. A także ewentualnie z drugiej strony jest wersja trapezem, troszeczkę grubsza, ale zupełnie inaczej to wygląda. Widzę, że mamy też rozwiązanie dla miłośników takich tradycyjnych wzorów. To są słoje, prawda? Przypominające, tak, imitujące, tak, naturalne drewno. Tak jest. Jeżeli można, nasza druga deska, to deska Evo, gdzie klient tak samo ma wybór i może sobie ułożyć albo ze strony ryflowanej, albo nawiązując czasami do elewacji, jaką ma u siebie na domu, z odciskiem drewna. Tak więc imitujemy drewno, ale nie ma tej całej pielęgnacji, które drewno potrzebuje. Bardzo ładnie to wygląda. Patrząc na tę konkretną posesję, zauważyłam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Tutaj takie deski kompozytowe będą występowały w charakterze na stopnicy, na schodach. Tak jest, jest taka możliwość. Oczywiście możemy nasze deski zastosować na stopnicach, a także na tarasie, na górze, od strony falowanej. Rozumiem. No dobrze, szereg zastosowań, ciekawych zastosowań, jeśli chodzi o deskę kompozytową. Jak wygląda ten taras, o którym mowa i jak w praktyce wygląda montaż deski kompozytowej, to pokażemy Państwu w kolejnym naszym programie. Na przestrzeń z klimatem w programie Ogród Marzeń zaprosił producent systemów kompozytowych firma Prodek.